Cześć, siemanko, witam was wszystkich. Dzisiaj zaczynamy ogólnie inaczej ten cały vlog, gdyż nie stoję, nie opowiadam. Nie mam czasu po prostu. Tak jak widzicie, jestem na polu, siejemy soję. Ciągnik dobrze wam znany, to oczywiście Renatka. Dlaczego Renata? Bo nawigacja, więc nie będę bez sensu jeździł Johnem, jak tu mam po prostu prowadzenie. Z tyłu mam zestaw uprawowo-siewny, brona wirowa, Kverneland z wałem Packera. Z tyłu nabudowany siewnik Kverneland Accord na redlicy talerzowej z szerokim kółkiem dociskającym. No nie wiem, coś sensownego będzie mi dzisiaj ciężko powiedzieć, gdyż no goni mnie czas. Mam jeszcze tutaj 2 hektary do posiania, tam jeszcze pół hektara, ale robi się już późno. Tak jak widzicie, jest istny pył, jeździmy 10 na godzinę. Zimowa orka była raz delikatnie tylko przerównana agregatem. I tak była zostawiona, były wysiany nawóz NPK Profoska w ilości 250 kg na hektar. Ponoć ma to wystarczyć. Sieję pierwszy raz soję, także dopiero się uczę. Tak jak widzicie, to dziadostwo czarne już przyleciało. Sieję płytko, liczę właśnie na deszcz, że ma przyjść, że to wszystko ładnie przyklepię zaraz szybko, jak najszybciej, żeby zeszło, bo to dziadostwo cholerne, czarne, gawrony, inne ptactwo zaraz w innym wypadku to wybierze. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Brona wirowa ustawiona bardzo płytko, prędkość siewu 10 km na godzinę, odmiana soi Abelina, jakieś około 98-99 kg na hektar. Dlaczego tak? Wolę rzadszą obsadę i wyższe zawiązanie dolnego strąka niż gęsto, dolny strąg nisko i potem jest niemożność go zebrania i są po prostu straty na polu. Renatka śmiało sobie daje radę, to jest dla niej żaden opór. Wiadomo, 150 koni na 3-metrowy taki zestaw to jest nic. Co tu jeszcze wspominałem, że już raz było po prostu po zimie to pole agregatem lekko zasunięte, bruzdy pozasuwane i było zostawione. Wydaje mi się, że można było siewy soi przyspieszyć około jakieś 3-4 dni, ale z racji tego, że ja się troszkę pochorowałem, więc nie mogłem posiać tego prędzej. Z tyłu dzieje się cyrk, nic nie widać, co tam, jak tam wygląda. Muszę jeszcze pamiętać manualnie o zmienianiu numeru ścieżek, gdyż tutaj ścieżki w tym siewniku są na zasadzie że po prostu opuszczam znacznik i wtedy numer ścieżki się zmienia. Jak wiadomo, teraz nie używam znaczników, więc muszę klikać na komputerku manualnie. Zobaczymy co to nasieje, co to będzie, jak to będzie wyglądało. Może nie będzie źle. Wiadomo, nowe doświadczenie, pierwszy raz. Zobaczymy, muszę jeszcze dopracować tablet, po prostu zasilanie tabletu, gdyż musi iść to przez płytkę
nawigacyjną, bo inaczej robi błąd. To jeszcze dopracujemy, ale z tym to spokojnie zdążymy. Na ten moment zasiewy jeszcze skończę tak. Najwyżej jak mi nie wystarczy baterii, no to zjadę do domu doładować się, zjeść obiad. Oczywiście już pal licho w pół hektara. Warunki, jakie widzicie, mamy, jakie mamy. Z wierzchu przyschnięte, ale wewnątrz jest wilgoć, także nie ma co narzekać. Tylko mówię, to cholerne ptactwo, boję się tego, nie wiem jak to będzie. Ścieżki przedschodowe ze znacznikami oczywiście robię, żeby się nie głowić, gdzie tam, co tam, jak tam. Troszkę ją tak przymula na początku, ale no wiadomo, przebiję połówki, więc trzecia ścieżka, dobra. Znaczy, jest okej. Powiem wam, tato się śmiał, że ma nawigację w ręku i patrzcie, gdzie siał nawozy. No idealnie na 15 metrów, można tak powiedzieć. Ile to jest przesunięcia? Pół metra może? Może nawet nie. Jak na tylu przejazdach, wszystko się jakoś gubi. Siałem już za domem. Na tamtym kawałku wszystko tam sobie już ustawiłem. Wiadomo, czasem się trafi jakieś ziarenko na wierzchu. Ale 99% ziaren jest dobrze przykrytych, zakrytych, więc lecimy z tematem, po prostu nie ma co się babrać, posiać, nic nie kombinować. Deszczyk jakiś fajny zapowiadają. Więc liczę, że coś z tego będzie. Będzie oczywiście wykonywany oprysk doglebowo, bo to jest jedyna, jak wiadomo, racjonalna metoda walki z chwastami w soi. Jestem ciekaw, czy przyjmie się u mnie soja na gospodarstwie, czy jednak nie. Rok na próbę. Cholerstwo. Cholerniki polecą, nawrócą i zaraz siadają znowu. A zawsze może dwa ziarna mniej zjedzą. Wapno już wysypane, przyjechało. Jeszcze w dobrych pieniążkach. Dokładnie gdzieś w marcu chyba, jak się nie mylę. Już przyjechało, dwa auta wysypane. Oczywiście od tego samego. No. Dobra, weszła jedynka. Od tego samego dostawcy cały czas biorę wapno. Sprawdzone, dobre. Nie ma co kombinować. A jeśli jest coś dobre, no to po co to zmieniać? Co na pewno zdołacie zauważyć, no nie jestem jakoś perfekcyjnie dzisiaj przygotowany merytorycznie. Musicie mi to wybaczyć, gdyż no tu mam na głowie sianie. Tu jeszcze w międzyczasie tato rozebrał chodnik koło domu. Coś mu się tam staram, choć troszeczkę pomóc. I tak dzisiaj rano miałem wszystko na głowie, jeszcze jakieś ubezpieczenia, bo przyczepa się kończyła, samochód. Rano pojechałem, miasteczko jak to miasteczko, pół dnia uciekło. Potem jak oczywiście byłem jeszcze zobaczyć po drodze na pszenicę, jak wygląda ta siana po kukurydzy. Jest
Jest ok, fajnie wygląda. Muszę jednak trochę otworzyć, bo... Nie jestem, tak jak wam mówiłem, nie jestem w pełni formy, jeszcze mnie troszkę, kurde, słabi. Z siewów to będzie tyle, no bo za dużo się tu nie dzieje. Najwyżej później na spokojnie przedstawię wam, pokażę wam, jak wygląda siewnik, skąd się wziął u mnie na gospodarstwie, całe to jego wyposażenie i tak dalej. Także widzimy się później na spokojnie, jak już będzie wszystko posiane i gotowe. No, także witam was drugiego dnia. Mam właśnie teraz chwilę, to przedstawię wam mój zestaw uprawowo-siewny. Tak jak wspominałem, zestaw uprawowo-siewny z bronowirową Kvernelant NG300M4 z wałem Packera. Na tym jest nabudowany siewnik Kvernelant Accord DAL. Zestaw 3-metrowy. No i po kolei zaczniemy od soi, jak usialiśmy. Jest to odmiana Abelina firmy Sadbau. I właśnie tą odmianę sialiśmy. Na razie położę sobie tutaj, żeby mi to wszystko wiatr nie wiał, bo trochę wieje. Mówiłem tu. No, teraz będzie leżeć. Trochę wieje, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Zestaw ten był kupiony dość dobrych pieniążkach i było to takie jakby bardzo impulsywne, ten zakup. Dokładnie 2 lata temu zakupiłem ten zestaw. Zaczęło się to wszystko od tego, że miałem problem po prostu z usługą siania rzepaku i 2 lata temu właśnie Michał mi pomógł, bo nie miałem się kogo złapać. Posiał mi ten rzepak i stwierdziłem, że jeśli jest problem z usługą, więc trzeba wyjść jakoś z tego tematu, więc zdecydowałem się po prostu na zakup. Gdzieś tam prędzej w głowie już jakiś plan na taki siewnik był. Tylko było oczywiście, no, kalkulowałem, czy to ekonomicznie mi się po prostu opłaca i kalkuluję kupować na taki mały areał. No ale właśnie wtedy ten problem zasiania rzepaku zmobilizował mnie. Dzień po zasianiu po prostu siadłem w auto, pojechaliśmy, nawet można powiedzieć prosto z lawetą znalazłem ten zestaw, dużo się nie zastanawiając, od razu laweta i pojechaliśmy po prostu w ogóle to oglądać w ciemno. No albo to by była klapa, albo byłoby to dobry zakup, tak jak właśnie to wyszło. No i tak, co wam to mogę powiedzieć, zależało mi, żeby był siewnik pneumatyczny. Wiadomo, wysiewa do zera dużo lepiej. Moim zdaniem siewniki pneumatyczne są dużo lepsze niż zwykłe mechaniczne, ale to jest moje zdanie. Zależało mi, żeby był napęd dmuchawy z wałka WOM po prostu, gdyż Renault nie ma stałego wydatku hydrauliki i stwierdziłem, że taki zestaw będzie lepszy. Czy dobrze zrobiłem? No nie wiem. Taki chciałem, taki kupiłem, akurat to się trafiło. Kupiłem go od pierwszego właściciela. Zestaw kupiony w Polsce u polskiego dealera z 2006 roku, jak się nie mylę. Nawet jeszcze tutaj z tyłu jest nalepka z dealera, który właśnie sprzedał ten siewnik. Co wam to mogę jeszcze powiedzieć? No to zaczynamy od brony wirowej. Zęby założone, nowe, od razu właśnie przyjechało na wyjechanych nożach, ale właściciel zobowiązał się, że mi te noże zmieni. Zmienić nie zmienił, ale kupił. No to już sam sobie wymieniłem, nie ma z tym żadnego problemu.
nie jest to jakoś nigdzie wyświechtane. Wał Pakera właśnie w tym wirniku. Następnie jak przechodzimy do siewnika, no to tak, normalny wysiew, mikrowysiew, licznik hektarów jest, tak jak mówiłem, napęd jest z wałka dmuchawy. Minusem są krótkie znaczniki, ale na razie ich nie używam, jak wiadomo, sieję na nawigację. Redlica talerzowa z szerokim kółkiem dociskowym, dociskającym, tak to fachowo się chyba mówi. Zależało mi właśnie, żeby to kółko było szerokie, wtedy dobrze jest ziarno dociśnięte, jest lepsze podsiąkanie. Co z opcji? Tutaj mają być jeszcze grabie takie zagartujące, ale ja mam je ściągnięte, leżą tam właśnie za mauzerami. Ja tego nie używam, to jest dla mnie lepszym rozwiązaniem, gdyż w razie deszczu no to nie robi takiej skorupy. W siewniku jest, tak jak tu widać, centralny docisk mechaniczny. Właściciel dodał mi też hydrauliczny, czyli to po prostu muszę zdemontować, założyć hydrauliczny i po prostu poprowadzić węże. Jeszcze tego jakoś nie zrobiłem, nie było mi to jakoś potrzebne. Plus, jak wiadomo, tutaj każdą redlicę jeszcze można zwiększyć jej docisk, podest zasypowy, znaczniki przedschodowe. Tak to wygląda. Czy jestem zadowolony z zestawu? Tak, oczywiście. Dobrze sieje, wszystko fajnie wschodzi. Nie ma z tym żadnych problemów. Może przejdziemy jeszcze do zbiornika. No i jedyną rzecz, jaką musiałem zrobić, no to uszyłem nową plandekę. Panie, które mi to uszyły, bardzo dobrze to zrobiły, gdyż pokażę wam, tutaj mam wszędzie powzmacniane na rurkę, jest całe to gruba plandeka, 900 tirowska plandeka, która idzie na tiry. Głowica wysiewająca, tak jak widać, po dwa elektrozawory na sekcję. Wszystko to jest oryginał, nic nie modzone. Tu mi jeszcze troszkę właśnie abeliny zostało, soi. Zostało, bo zostało. Stwierdziłem, że jednak posieję rzadziej. Mam nadzieję, że to był dobry ruch. Zostało mi jeszcze właśnie opuścić nasiona, wyczyścić siewnik. Już jest. Stwierdziłem, że nie będę go mył, tylko go po prostu odmuchałem, żeby to jakoś wyglądało, żeby był gotowy do garażowania. Pójdzie oczywiście do wiaty, gdyż też nie jestem zwolennikiem trzymania takich sprzętów na zewnątrz. Co mogę powiedzieć? Miałem jeden problem z uszczelniaczem, który przeciekał. Nie wiedziałem, jak się tam do niego zabrać. Zadzwoniłem właśnie, bo cały czas mam kontakt z poprzednim właścicielem. Naprawdę bardzo fajny gość, którego oczywiście pozdrawiam. Tak jak mówił, po prostu to, co powiedział, tak siewnik wygląda. Przez telefon pojechaliśmy, niczym mnie to nie potem nie zaskoczyło. Wszystko chodziło i chodzi nadal, działa, nigdzie wirnik w całej tej, nie wiem jak to się nazywa, wannie chyba fachowo, nigdzie nie cieknie, tak jak, o, pokażę wam, tu jest sucho, wszędzie nie ma jakichś wycieków. Są tutaj jeszcze nawet jakieś naklejki, które tam pozostawały. No niestety już po tylu latach, no to też swoje robi, że te naklejki się aż tak nie trzymają. Aha, jest możliwość odczepienia tego właśnie siewnika osobno, bo jest montowany na trójkącie zaczepowym. Tutaj stopki wchodzą jedne duże. Tutaj wchodzi podznacznik, w to miejsce wchodzi druga. Z drugiej strony jest tak samo. I po prostu odczepiam na zimę, żeby jedno z drugim po prostu nie cierpiało. Też przy okazji te redlice wtedy wiszą w powietrzu. Docisk oczywiście na maksa popuszczony. Czy tak się powinno robić? Nie wiem, ja tak robię.
No i maszynka sieje, na razie sieje. Czasem coś się trafi, że posieje usługowo. Nie jest jeszcze źle, zawsze coś tam się odrobi. No i oczywiście zestaw jest gotowy, przepłukany do oprysku na soję, ale jak widać telepie gałęziami, więc nie nadaje się. Po pierwsze, jest za gorąco na oprysk doglebowy. Po drugie, wieje. Po trzecie, nie ma wilgotnej ziemi. Teoretycznie ma dzisiaj coś popadać. Mam nadzieję, że popada, więc wtedy jutro bym sobie ładnie o 4 rano wyjechał. Wykonał oprysk doglebowy i byłoby git. Z prac polowych zostanie mi tylko opryskać jeszcze kukurydzę na chwasty. Plan mam doglebowo. Nie wiem, czy zdążę, zobaczymy. Na razie czekam na chemię. I trzeba się brać powoli za sprzątanie. Takie rzeczy, o właśnie, jak tutaj palety do poskładania, zbiorniki, które gdzieś tam troszkę na dnie zostało w RSM-u, przelecz wszystko do jednego. Te wory tutaj, co mam spakowane po nawozach, trzeba to jakoś uporządkować. Tutaj nawóz jeszcze stoi, też tak te plandeki rozrzucone. No jest roboty. No i najważniejsze, mycie sprzętu. Siewnika mył nie będę. Renówkę trzeba umyć, tam Johnny do umycia. O, nawet jeszcze jeden worek tam leży. Akurat będzie do spuszczania nasion. Mauzery muszę poustawiać i tutaj w cień specjalnie chowam opryskiwacz. No i co? No to tak, to uporządzić. Tam jakieś coś troszkę drzewa. I trzeba się brać za RCW. Co jest do zrobienia w RCW? Niby niedużo. Wykręcić wszystkie węże, bo to jeszcze jeździło z MTZ-em na Hipolu. Teraz, jak wiadomo, wszystkie ciągniki dostały olej John Deere'owski, hydrauliczno-przekładniowy, więc to wszystko idzie do odkręcenia, przedmuchania, przelania nowym olejem. Wszystko tutaj od A do Z. Tutaj tak samo łańcuch jeszcze nasmarować, dosmarować, żeby to tak było. Jeszcze jedna rzecz. Odleciało właśnie, oberwało się tutaj to od zasuwy, więc to się wszystko, damy nowy pas transmisyjny i to się wszystko zrobi. Widzę, jakieś tu coś się poci. Wiadomo, wszystko będzie odkręcone, czyszczone i będzie to robione. Powiem tak szczerze, napisałem gdzieś na jakiejś grupie na Facebooku, że kupię RCW. Odezwał się do mnie gość, mówił, że ma za 2000 netto do sprzedania rozsiewacz RCW. Sami wiecie, co można kupić za 2 netto. Ale dobra, wysłał tam jakieś zdjęcia. Wiecie, jak to na zdjęciach, ta dobra jakoś wygląda. I zostaje kwestia przywiezienia, bo to było aż na Śląsku. Znalazłem w Jarosławiu wypożyczalnię Autolawet. i po prostu w ciemno siadłem, wziąłem pieniądze. Zajeżdżamy do gościa na gospodarstwo. No wiecie, maszyna za 2000, to co to może być? Wyciągnięte najprawdopodobniej z krzaków albo z czegoś takiego. I jednak ku mojemu zdziwieniu ten właśnie rozsiewacz wapna RCW3 został wyciągnięty z wiaty, umyty był, garażowany. Koniec końców kupiłem go za 2000 brutto. Do tego koszt wynajęcia lawety, paliwo i chyba był, jeszcze liczyłem, czy nie wiem, czy nie liczyłem, ale chyba tak, jeszcze obiad w tym był. Także maszyna za 2700 zł. Przywieziona do domu i wygląda tak, jak wygląda. Nie jest zniszczona, nie jest połamana. Tu nawet jest jakaś na niej tabliczka znamionowa. 1990 rok? Chyba tak. Jakoś tak to wygląda. Napęd hydrauliczny właśnie talerzy. I tutaj zależało mi właśnie, żeby nie był nawałek, tylko napęd na to.
no to koło ostrogowe. No tak, koszt, jedna opona musiała być kupiona. I w środku RCW wygląda tak. Nigdzie nie zniszczone. Łańcuchy są jakie są, umyty po prostu i tyle. Modernizacji, do modernizacji pójdzie to, gdyż zostanie to wyrzucone. Zostaną dane tutaj tylko łańcuchy. Myślałem nad piątką, ale trafiła się trójka w takich pieniądzach, więc kupiłem i nic nie dokładałem. Cały czas jeździ, cały czas sieje, przewaliła już około 10 samochodów przez siebie. Kolejne dwa właśnie czekają po żniwach do rozwiezienia. Muszę się brać za cyklo opuszczelnić tam z tyłu, co stoi. Jest tego trochę. Co mogę jeszcze powiedzieć z rzeczy organizacyjnych? Pozbyłem się jednego najważniejszego problemu. Takimi dyszami pryskałem. To jest firma MAT. Eżektory 110 stopni 0,3, jednostrumieniowe. Choć ja nie wiem, gdzie te ich eżektory są. Jak tutaj nigdzie nie widać, żeby zaciągało powietrze. Żadnej tutaj dziurki nie ma. Chyba że tędy po bokach. No ale dobra bajka. Pryskam rocznie jakieś 170 do 200 hektarów. Pokazuje mi licznik opryskiwacza. Więc te końcówki były dla mnie zmorą. Zamówiłem już, wydaje mi się, coś z prawdziwego zdarzenia. Coś, co powinno być, już dłużej powinno wytrzymywać. Lechlery i DKT, dwustrumieniowe, ceramiczne, eżektorowe. Tutaj właśnie jest to dysza wieczna. Cały komplet na belkę zamówiłem. I jestem z tego jak na razie po zabiegu na trawę zadowolony. Nie jestem może przyzwyczajony do pryskania mgiełką, gdyż no tutaj już ta mgiełka się pokazuje. Tam miałem bardziej takie grube krople, ale no pokrycie roślin jest naprawdę bardzo dobre i przypuszczam, powinno być dobrze. Te końcówki w razie czego sobie jeszcze zostawię, gdyż przykładowo będę pryskał soję i po prostu jeśli dysza będzie pryskać tak, ona pryska troszkę szerzej, więc wezmę tą, skręcę bardziej po prostu i odmiedzę, żebym nie opryskał tam znajomemu jęczmienia i rzepaku. Także tak to wygląda, ja się biorę za opuszczanie resztek ziarna. No i myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, trzymajcie się, cześć.